Dzień dobry Państwu. Szanowni Państwo, jak każdego roku podczas Kongresu Polska Chemia, realizując założenia kampanii Polska Chemia, wręczamy tytuł ambasadora polskiej chemii. Dużo tej polskiej chemii. Kampania Polska Chemia jest autorski projekt Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, który realizujemy od kilku lat, którego głównym celem tak naprawdę jest propagowanie i umacnianie tego pozytywnego wizerunku branży chemicznej wśród społeczności, wśród administracji, wśród wszystkich partnerów naszej branży. Ale to nie tylko jest, można powiedzieć, sama promocja i umacnianie wizerunku, ale także istotne, można powiedzieć, istotna tuba przekazywania tych najważniejszych tematów i problematyki, która dotyka nas na co dzień, jako całego sektora i wszystkich podsektorów wchodzących w skład branży chemicznej. Kampania służy nam do tego, żeby także upominać się o swoje, przypominać o tym, że jednak to, co także dzisiaj padło podczas debaty, stanowimy potężną część gałęzi gospodarki. To, że budujemy miejsca pracy, inwestujemy, a w zasadzie zaczynamy nie tylko być podwaliną, ale w zasadzie już dosyć konkretnie cementować polskie PKB na poziomie prawie 12%. A tym samym tak naprawdę można powiedzieć, że stanowiąc 1/5 polskiego przemysłu, no jesteśmy też motorem napędowym do wielu kierunków rozwojowych w ogóle dla całej gospodarki. Nie tylko dla samych siebie jako branży oczywiście i podsektorów, które nam stanowią w branży chemicznej, ale wielu tych, którzy z samej branży chemicznej czerpią. Natomiast nasza kampania to także współpraca z wieloma podmiotami, instytucjami, które w takim właśnie działaniu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, a tym samym Państwu, uczestnikom rynku chemicznego pomagają, żeby po prostu było nam łatwiej realizować nasze trudne cele, ale też żeby chemia też w ogóle miała łatwiej. Polska chemia to na tyle duża siła, o czym często administracja zapomina, mimo wszystko, że właśnie to PKB zaczyna się na dobrym, dużym przemyśle, stabilnym, który ma stabilne, niezmieniające się prawo i zasady, powinno przynajmniej takie mieć, tak żeby realizować swoje cele, ale żeby móc też planować, chociażby to prawo było w najgorszym jego wydaniu, żeby móc planować swoje strategie rozwoju, planować swoje ciekawe plany inwestycyjne, tworzyć miejsca pracy, zatrudniać, rozwijać tych, którzy już dla nas pracują, ale przede wszystkim zachęcać do współpracy z tą branżą, z przedsiębiorstwami. Kampania to także współpraca z takimi, którzy faktycznie pomagają nam zrozumieć to otaczające nasz regulacyjne zawirowanie, ale też my z drugiej strony poprzez kampanię z takimi partnerami budujemy płaszczyznę porozumienia, współpracy, żeby właśnie także branży chemicznej było zdecydowanie łatwiej funkcjonować na co dzień, w tym trudnym otoczeniu i rynku. Kapituła kampanii Polska Chemia obradowała dosyć burzliwie, można powiedzieć, jak zawsze co roku. Nad laureatem, który ma dosyć długą, bo ponad stuletnią tradycję funkcjonowania w Polsce i wspólnie z właśnie przemysłem chemicznym. To jest, można powiedzieć, partnerstwo, które od kilku lat wspólnie stworzyliśmy, przechodząc do takiej relacji, można powiedzieć, dużego, ogromnego, głębokiego, przyjaznego często wsparcia, które cały czas rozwija się ku temu, aby właśnie jedna strona zaczęła rozumieć drugą, a jak już ją zaczyna rozumieć, żeby pomagała każdej sobie w sprawnym realizowaniu celów. Ba, przed zarówno branżą chemiczną, jak i tegorocznym laureatem będą stały liczne, wręcz można powiedzieć prawie, że już niezliczone wyzwania, które nam serwuje dokładnie to, o czym podczas i wczorajszego dnia, i dzisiejszego kongresu będziemy mówić. Wszystkie elementy transformacji na każdym etapie będą dotykały tej współpracy. Już dotykają i na pewno dwie strony będą z tego zdecydowanie czerpać. Laureat to przede wszystkim
kilka kluczowych wartości, które są bardzo spójne z branżą chemiczną, na cele strategiczne, które sam sobie stawia. Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym przemysłowym, cyfryzacja, logistyka, zarządzanie wiedzą, Zielony Ład. Proszę Państwa, przechodząc do już konkretu, ambasadorem polskiej chemii w tym roku został wybrany Urząd Dozoru Technicznego. Serdecznie gratuluję. Stosowny tytuł ambasadora polskiej chemii będziemy wręczać przedstawicielom, w zasadzie zarządowi Urzędu Dozoru Technicznego, ale nadzwyczajne okoliczności uniemożliwiły niestety przyjazd akurat na ten moment wręczenia, ale tak jesteśmy mówieni z panem prezesem, doktorem Andrzejem Ziółkowskim, prezesem UDT, że podczas najbliższego wydarzenia Izby Stacjonarnego wręczymy bezpośrednio i podyskutujemy także o różnych kwestiach i także tej najbliższej współpracy pomiędzy branżą chemiczną a Urzędem Dozoru Technicznego. Gratulujemy jeszcze raz serdecznie. Oczywiście przekażemy tytuł ambasadora, tak jak Państwu powiedziałem, podczas wydarzenia. Zatem przechodzimy do kolejnego panelu. Dziękuję bardzo.